Zwycięstwem 3-1 w poszczególnych partiach 25-21, 23-25, 25-23 oraz 25-19 nad Beniaminkiem pierwszej ligi zakończył się mecz siatkarek KSZO z Radomką Radom. Był to ostatni sprawdzian drużyny z Ostrowca przed inauguracją sezonu 2017-18 na boiskach Ligi Siatkówki Kobiet. Zrobiliśmy parę takich błędów, które eliminujemy na treningu. I tam miałem trochę pretensji do dziewczyn. No tak, tylko że cały dzisiejszy dzień taki był, trochę zamieszania, tutaj prezentacja, tu jakieś tutaj występy i to jakby tam nie służy koncentracji. Na pewno ten mecz nie wyglądał tak, jakbyśmy chciały. Jeszcze był tutaj lekki stres, bo pierwszy raz przy publiczności tutaj ostrowieckiej, więc takie przetarcie, myślę, dobre. Dobrze, że wygrałyśmy to 3-1, no też na pewno Radomka chciała się pokazać jak z najlepszej strony i urwać właśnie, jak im się udało, jednego seta. Sparing z Radomką pokazał, że jest jeszcze wiele do poprawienia w grze drużyny, a czasu już praktycznie na to nie ma. Trochę błędów zrobiliśmy w organizacji i na tym będziemy przede wszystkim się skupiać. Organizacji gry blok obrona. No i na pewno będę szukał trochę świeżości w ataku, bo chodzi mi o to, żeby te ataki były dużo mocniejsze, dużo silniejsze. Mniej plasów, mniej kiwek i bardziej taka dynamiczna, agresywna gra. No więc też już nie będą te treningi takie długie, intensywne, czy jakieś takie przeciągane. Krótko na temat i do domu. Ja jestem zawsze zadowolony wtedy, kiedy zespół walczy. Jeżeli nawet przegrywamy akcję, a kibice biją brawo, to znaczy, że nasza robota wtedy ma sens. Zadowolony z gry swoich podopiecznych był szkoleniowiec ekipy z Radomia. Pomimo tego, że graliśmy piłkami ekstraklasy, to jednak się okazało, że dziewczyny uwierzyły, że można jednak grać tymi piłkami i dawać sobie radę. Na pewno, no cóż, umiejętności, że tam siła ognia przede wszystkim po drugiej stronie siatki powodowała, że w tych decydujących momentach to one wygrywały, ale w momentach, kiedy myśmy potrafili się opanować i wykonać dobrą zagrywkę i odważnie zagrać w ataku, to się okazało, że można grać jak równy równym. Trener Radomki skomentował także grę zespołu KSZO. Jak tu się zapanuje nad tym wszystkim organizacyjnie, a Adam na pewno zapanuje nad tym, jeśli chodzi o trening, to będzie zespół, z którym nie chciałbym się spotkać w rundzie Pucharu Polski, który nas czeka gdzieś tam w styczniu. A tam ma być 13 zespół. Myślę, że KSZO powinno być wyżej. A już w najbliższą sobotę czeka nas inauguracja Ligi Siatkówki Kobiet z udziałem drużyny ze Świętokrzyskiej. Rywalem podopiecznych Adama Grabowskiego będzie zespół Legionowi Legionowo. Serdecznie zapraszam wszystkich chętnych do kibicowania, aby nam pomogli w tym pierwszym bardzo ważnym meczu dla nas z Legionowią. Sobota 17, tutaj widzimy się razem. Na tym spotkaniu pomarańczowo-czarnych kibiców zabraknąć po prostu nie może.